Witam serdecznie, z nami Kamil Łaszczyk. Po ponad 4-miesięcznej przerwie szykuje się do swojej czwartej zawodowej walki. Witam. Witam wszystkich. Kamilu, powiedz mi o następnej walce. Mimo problemów, które przechodzi Global Boxing, Mariusz Kołodziej musiał odwołać swoją wrześniową galę. Staje na wysokości zadania, oczywiście jak zawsze, i wysyła ciebie do Mississippi już 1 października. Twoja czwarta zawodowa walka, tak? Tak, już to będzie czwarta zawodowa walka zawodnika. To w sumie mogę powiedzieć o zawodniku, że ma tam chyba około 30 par walk, gdyż dokładnie nie wiem, ale tak to myślę, że będzie dobrze. Jednym słowem, dołączysz czwarty knockout. Tego możemy się spodziewać? Może nie mówię, że będzie knockout albo coś takiego. Na pewno będę się starał, na pewno wygrać. A co będzie, jak się skończy, to zobaczymy. Z tego, co słyszałem tutaj od teamu Global Boxing, na pewno po tak długiej przerwie nie będzie to zbytnio wymagający zawodnik, ale prawdopodobnie będzie to nierówny, jednak doświadczony zawodnik. Będzie to jakaś niespodzianka dla ciebie, bardzo, bardzo doświadczony zawodnik. Kamilu, powiedz, jak przebiega twój trening? Jak wygląda dzień pracy? Ile dni trenujesz? Od kiedy zaczynasz trening? Kiedy kończysz? No, jestem już tutaj 2 tygodnie, po 4 dni na samym początku było tak, że żebym się zaklimatyzował tutaj, na ten czas zmienił. A tak to, no kurczę, no rano wstaję, tak 9, bo jeszcze mam taki, no jakoś tak wychodzi, że no wstaję za każdym razem o 9, no nie trzeba budzika włączać. O 11 godzinie mam treningi, najczęściej to są sparingi są, albo tarcza z trifikiem. Potem wracam do pokoju w sumie, bo samemu nigdzie nie chcę się tak w sumie chodzić. To odpoczywam, siedzę na komputerze, rozmawiam z rodziną, ze znajomymi, przyjaciółmi. I potem 17-18 zaczynam drugi trening. Ale wtedy już zaczynam, biegam, robię już samemu w sumie trening. Biegam, nieraz tam worki, walka z cieniem, rozciąganie i to wszystko. Jednym słowem, kondycja wróciła. Jak się czujesz? Jak właśnie się czujesz na te parę tygodni, jeszcze dokładnie 2 tygodnie przed swoją czwartą zawodową walką? Powiem tak, że no w Polsce tam trochę odpocząłem, wiadomo, nie były może takie warunki jak w Polsce, ale jednak no też trenowałem. Przez pierwszy miesiąc wiadomo się odpoczęło, nic takiego nie robiłem. Potem wróciłem tam no, na salę tam na gwardię w Wrocławiu. No, myślę, że kondycja coraz lepsza, nie? Już w Polsce robiłem więcej siłowo, tutaj bardziej kondycyjnie, bardziej tak technicznie, więc myślę, że będzie dobrze. Czy właśnie są jakieś elementy, nad którymi trener zwraca szczególną uwagę, chce poprawić coś w przypadku twojej lewej, prawej? Jak to wygląda? Czy właśnie trener zwraca ci uwagę, nad czymś specjalnym pracujesz, coś poprawiasz w swojej technice? No na pewno to, żeby być bardziej gibkim, żeby bardziej ruszać się na boki, żeby no jednak no, nie stać w miejscu. No i żeby wyżej ręce trzymać, bo jednak te ręce spuszczam, no i więcej bić lewą ręką, to co w Polsce też starałem się przypomnieć, tak jak zawsze to robiłem jako amator, boksowałem, wygrywałem walki lewą ręką wręcz. I myślę, że no tutaj mam nadzieję, że mi to samo wróci i że będę tak boksował tak jak kiedyś. Kamilu, czy możesz już zdradzić, jeśli znasz plany Mariusza Kołodzieja na najbliższe miesiące? Powiedz mi, do kiedy masz zamiar przebywać na terenie Global Boxing w USA i mniej więcej ile możesz stoczyć walk po tej październikowej? Ile mogę stoczyć? No zależy, myślę, że będzie walk no około czy może 4-5, nie wiem, nie wiesz, czy nie wiadomo. To jest jeszcze nie wiadomo, ale będę siedział tutaj do grudnia. Jak na razie tylko to wiem, a jak będzie, zależy co będą zawodnicy, jakie będą walki, czy będą ciężkie, czy będą lżejsze dla mnie, to się okaże, jak długo będę siedział i jak dużo będzie walk. Serdecznie pozdrawiam, cieszę się bardzo, że jesteś tutaj z nami i trzymamy kciuki. Ja się cieszę i pozdrawiam wszystkich i życzę wszystkim miłego dnia, może tak, do zobaczenia.